Galeria Bezbronna 11 raz otwiera swoje podwoje przed artystami i ich twórczością. Tym razem prace wystawiane będą w budynku przy ulicy Borowskiego 29. Kilka lat temu mieścił się tam sanepid. Opustoszałe pomieszczenia czekają teraz na twórczość gorzowian. W każdej chwili można się zgłaszać. Jest cała sobota na to, żeby przyjść tutaj, wybrać sobie miejsce i zaprezentować swoją twórczość. Od 9.30 w sobotę rozpoczynamy montaż prac do godziny 20.00. Na pewno miejsce się znajdzie dla każdego. 31 pomieszczeń zająć, ja wiem jak to jest z doświadczenia, to naprawdę trzeba bardzo dużo ludzi, bardzo dużo prac, dużych formatów, żeby do ostatniego miejsca się zajęło. Także śmiało można przechodzić, nie martwić się o brak miejsca, na pewno zmieścimy wszystkich. Obok ekspozycji prac plastycznych przewidziano koncerty DJ-ów. Odbędą się one na podwórzu, na tyłach budynku. Będą dwa koncerty, jeden muzyki klasycznej, drugi będzie inspirowany poezją Jasnorzewskiej, Pawlikowskiej. Będzie to koncert Julki Adamczyk. No i będzie też pokaz takich ogniomistrzów, żonglerki ogniem, pokazy nocne. Także do pierwszej godziny w nocy na pewno będzie tutaj dużo się działo. Galeria Bezbronna dostępna będzie dla publiczności w trakcie nocnego szlaku kulturalnego, czyli w najbliższą sobotę 29 czerwca od godziny 20.29, a także w poniedziałek 1 lipca w godzinach od 17 do 20.